Siema, witam ponownie w Dungeonbornie. Dzisiaj sobie pogramy troszkę trochę inną postacią, bo ostatnio sobie kilka gierek zagrałem Death Knightem i muszę przyznać, że gra mi się nim bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o itemki, to kupiłem sobie jakiś tutaj mieczyk bez strzału, jakiś tam physical pen, powiedzmy spoko, crit strike chance na full life'ie. Bo to jakieś dexterity, coś tam. Zastanawiam się jeszcze, w co iść tym Death Knightem, bo on ma dużo możliwości. Tu można iść w Willa, co daje lifesteal za soul energy. Można iść w Inta, który restuje cooldown, czekajcie, tego przyciągnięcia po zabiciu gracza. To akurat wydaje mi się useless, przynajmniej na solo. Tutaj mamy Shielda i to brzmi mega fajnie. Jeżeli użyjemy Soul Shrouda, to wtedy, w sensie jak użyjemy Q, no to wtedy dostajemy Shielda plus to bije damage i tak dalej, nie? A więc stamina wygląda spoko. Dexterity, jeżeli to mamy odpalone, to redukuje movement speed gościa o 15%. Tak średnio bym powiedział. No i tutaj mamy, że E generuje 20 soul energii, jeżeli uderzy target, więc też takie w miarę useless mi się wydaje. I mo najlepsze to by była chyba ta stamina. No i siła po prostu, żeby iść pod siłę, żeby bić więcej damage'u, nie? Wydaje mi się, że to było najlepsze, chociaż dexterity daje movement speed'a, więc... Ciężko, ciężko. Dobra, lecimy giereczkę. O, mogę iść na klasika, mam gear score. Tylko... Nie wiem, czy dam radę. Nie, pójdziemy najpierw jeszcze na casuala. Zbieramy więcej hajsu, to wtedy będzie można iść na klasika. Myślę, że następnym razem pójdziemy sobie na klasika. Ja sobie kupię jakiegoś, nie wiem, niebieskiego seta albo coś. I wtedy sobie tam pójdziemy. Też przydałoby się wbić trochę większy level, nie? Bo większy level daje też dodatkowe staty, więcej HP-ków i tak dalej. Dobra, gdzie my mamy respa? Respa mamy na górze mapy, czyli nie mamy gwarantowanych wyjść. Chyba, że przeszedłbym przez całą mapę. Ale przez całą mapę raczej nie będzie mi się chciało chodzić. O, jakiś swordzik zielony. All elemental damage, ale sobie zostawię. Nie wiem, po co zbieram te mana potionki, one mi się raczej nie przydadzą. Nigdy. O, coś zielonego, uwaga. Naszyjnik z midastaczem i pod staminkę biorę. Kurde, 3 staminy potrzebuję, żeby zadziałała ta pasywka. Może gdzieś znajdę. To jest stamina, ale to jest znowu ten naszyjnik. Nie mam pierścionka pod staminę? No nie mam żadnego. Znaczy jednego mam założonego, ale potrzebuję jeszcze jednego, nie? O, coś zielonego, uwaga. Na sele. Czekajcie, a co daje mi dostać? 30 coinów, jak zabiję target, albo 3 mobki. Nie wiem, jak to działa dokładnie. Nie, chyba za każdego mobka dostaję, czekajcie. Kurczę, jakbym za każdego mobka dostała 30 coinów, to by było giga OP. Zaraz zobaczymy. Mam 90 coinów. To on taki tanki. To 20 coinów, ty. A kolejne seto itemy do seta co dają? 60 coinów? 1800 coinów, jeżeli wyjdę? O kurwa. Nie wiem, to się OP wydaje. Tak całego seta sobie ogarnąć i farmić kaskę. WTF. Gracza chyba to słyszałem. Tak mi się wydaje. Idę zobaczyć. Ta, jest. Walimy gościa. Chodź, 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 kumpel. Chodź, chodź. Cyk. No i tyle.
Na dwa hitki ziomek poszedł. Uhuhu. A, to mój mieczek. Dobra, ale on też miał fajne itemki, ty. Ja ich założyć nie mogę. Kurczę. A, czekajcie. A tym muszę pogarniać sobie. I co bym chciał wziąć? O, to mogę założyć. To wywalić. Longswordzika wezmę. Will. Int. Kurde, no on miał secik nie dla mnie niestety. Ale te całe, wszystkie itemy mógłbym kurde sprzedać. Jak się szybko wywala? Control. Wywalamy sypy. I bierzemy wszystkie te zielone itemy. Każdy zielony item jest warty więcej niż... niż białe dziadostwo, nie? O. No ale wszystkiego i tak nie wezmę. Niestety. Siła, dobra, wywal to. To... Czy ja tarczę wezmę? Wezmę jeszcze tarczę. Ile tarcza? A nie, nie wezmę. Kurde. Jakbym to wywalił, to jeszcze wezmę hełmik. O. To wywalę. No dobra. Chyba będzie git. Chyba będzie git. Co, resztę sprzedajemy? No. Także szukamy wyjścia, bo ja w sumie jestem pełny. O, jeszcze kapliczka na heala. Pyk. Ciekawi mnie, czemu on tak szybko umarł. On chyba od mobków tyle w tym meczu dostał, nie wiem. O, jest portal. Dobra, to wychodzimy. No i pyk, level upik, 4. level. Questik jakiś nawet gotowy. 4000 golda, jo pierdole. Dobra. Kurde, zastanawiam się, czy te heirloomy są dobre. To zostawię. Żeby te itemy sprzedać, musiałbym kupić tego pasa na aukcję. Bo inaczej średnio się to opłaca sprzedawać. No i pytanie, czy korzystać z tych heirloomów, czy nie? Zastanawiam się, no bo... Nie wiem, skąd to zdobyć. Ten fragment. Unlock. To by było spoko. Ale to ma giga mało damage'u. 159. Siła damage. 100% exp gain. Nie no, wiecie co? Te heirloomy to wydają mi się chyba gówniane. Chyba walić te heirloomy. Po prostu to posprzedajemy tutaj i tyle. Cyk. Cyk. A nie, to zostawię sobie. Od Willa sell. One hand sell. Int sell. Co my tu mamy? To i tak nie mogę tego założyć. Kurde, to ja tu z 10k wyciągnąłem. Może nawet więcej. Niż 10k na tej gierce z tego ziomeczka. Najsik. Ładna giereczka. Ładna, ładna. Medu aż tyle nie potrzebuję. Wezmę sobie tyle, o. No i super. Potrzebuję czegoś kurde na tą staminę, żebym dostał do tego shielda. 200 shielda to jest sporo. Jak dostanę. Potrzebuję ringa jednego na staminę. To wiecie co zrobimy? Accessoria, ring, szukaj. Faith, stamina. Może niebieskiego bym kupił od razu. Will, int, dexterity, stamina, 3200. Dobra, dawaj, YOLO. Oka. Physical damage, skill, cooldown reduction, zajebiste. Cyk, no i mamy to. I teraz jak odpalam Q, to mam 200 shielda. A ile mam w ogóle HP, mogę gdzieś to zobaczyć? Na moja postać ma HP. Po jak szybko się itemy sprzedają. Już zarobione 4600 S. Ja nie wiem, czy ja mogę jakoś zobaczyć, kurde.
Ile moja postać ma HP-ków? Chyba nie mogę. Albo nie mam pojęcia, gdzie to mogę zobaczyć. Int. Stamina. Stamina daje max life, nie? Gdzie są jakieś staty mojej postaci? Halo. DLC. Uhuhu, będzie trzeba kupić DLC. Fajny cloak. Swordziki. Item. O, ale fajna. No i potki. Potka chyba ta jest najlepsza, nie? Bez kitu. Dobra, no ale no nie wiem, gdzie sprawdzić staty. A, jedyne co mi się nie podoba to to, że nie ma rankingu do tego trybu Extraction Looter, tylko jest do tego Competitive, a ten Competitive... Tak, kurde, średnio mi się podoba, no ja wolę Extraction Lootera sobie pograć, nie? Pozbierać itemki, pozabijać typów i tak dalej. Dobra, póki co tyle. Możecie napisać, jak wam się podoba Death Knight. No i do następnego.